powoli dojeżdżamy do granicy. Popytali się, gdzie jedziemy, skąd, dokąd, wszystko. Tylko po to, żeby nam potem powiedzieć, że oni tu nie stawiają stempli i w ogóle nie musieliśmy się tu zatrzymywać, bo trzeba jechać dalej. Ja mu powiedziałam, żeby on wbił pieczątkę na nowej karcie, to się bardzo oburzył, że my mu mówimy, co ma robić, bo on wie, zna swoją pracę. Nie byłam sprowadzona do odpowiedniego poziomu. Tak, generalnie taki wniosek. Dojeżdżamy do granicy. Jeny, po raz pierwszy żeśmy dostali stempel po prostu od razu. Bez gadania, bez pytania, tylko po prostu wziął, otworzył, przystawił. To, co dla nas normalne w Europie, to jest po prostu nienormalne. Tutaj jeszcze pisze jakiś Police Control, Border Post. Tu może. To jest chyba inna flaga. Tu jest chyba może. Nie wiem. Jakie są budynki. Popytali się, gdzie jedziemy, skąd, dokąd, wszystko. Tylko po to, żeby nam potem powiedzieć, że oni tu nie stawiają stempli i w ogóle nie musieliśmy się tu zatrzymywać, bo trzeba jechać dalej. To po co oni tam siedzą? Nie wiem. No dobrą robotę mają. Zarąbista, miskę żarcia. No akurat lunch mieli, tak, jedli z jednej miski. Dobrze, żeśmy nie czekali, aż skończą, bo ona najpierw zaczęła mówić, że mają lunch i że pokazywała, że powinniśmy czekać. No nie wiem, na chuj oni tam siedzą. Środku bazaru. No, tu Customs Office pisze. Ten budynek po prawej. No. Tu, gdzieś, dobra, to parkuj. Aha. No karnet. Karnet chcą pobić. Ale myśmy tam nie podbili. Nie szkodzi. Ale wjeżdżasz do Gambii i na wjazd wyjazd do Gambii, a z Senegalu żeśmy nie zamykali. Aha, no, no, no. Spoko. To było szybko, ale nie całkiem bezboleśnie, bo mieliśmy trochę przygodę z karnetem, dlatego że nie podbili nam karnetu na wyjeździe w Gambii. Po prostu tam w ogóle nie było takiego okienka, gdzie można by było to podbić.
Może gdzieś jest, ale cholera wie gdzie. Nie wiadomo. No więc została ta kartka niezamknięta. Jakby widzicie, tu są kartki, gdzie są jakby porwyrywane te inne rzeczy. Chociaż tutaj też jednej nie mamy wyrwanej. Już nawet nie pamiętam, co to było. Aha, tu Senegal właśnie. Nie mamy wyjaśnień. Nie wiem, ja już sama nie wiem, co mamy, a co nie mamy. I... Nie, to właśnie tu jest ten, przepraszam, to Senegal jest niezakończony, bo Senegal jest pierwszym krajem, gdzie potrzebowaliśmy karnet. I nie dali nam pieczątki wyjazdowej. Ja mu powiedziałam, żeby on wbił pieczątkę na nowej kartce, to się bardzo oburzył, że my mu mówimy, co ma robić, bo on wie, zna swoją pracę. I było dużo negocjacji, żeby wziął nową kartkę, żeby nie podbijał. Tutaj kolejne checkpointy, tutaj w Gambii jest ich bardzo dużo, ale dzisiaj jest niedziela, więc dużo było nieczynnych, to znaczy były, ale nikogo tam nie było. A muszę zapiąć pasy, bo oni tu sprawdzają. Hello, good morning. Hello. Can I check your documents? Of course you can. Can I see your phone? The camera that you are doing? You are doing camera. Why? Why? No, trochę był kwas tutaj na tym checkpointie, bo ten policjant zauważył, że nagrywam, to znaczy jak ja zauważyłam, że on zauważył, to oczywiście odłożyłam, ale się ten telefon nie wyłączył i on po prostu to przyuważył i mówi, nagrywałaś mnie, pokaż mi, co nagrywałaś i tak dalej. No a że tam ja mówię po polsku, to oni też oczywiście nie rozumieją, co tam było powiedziane. No i po prostu był przypadkiem, tak więc trochę grubo serce zabiło. Oczywiście nas zatrzymali, wzięli tam na komisariat, uwaga, wzięli na komisariat, najpierw rozmawiali z niedźwiedziem, nie chcieli ze mną rozmawiać, potem jego wyprosili i wzięli mnie. Nie. Ale ja jak już jak poszłam tam do środka, no to mówię, kurczę, fajnie, że ten, bo to też różnie bywa właśnie z tymi, nie zawsze chcą rozmawiać z kobietami, w różnych krajach różnie to bywa. I więc ja mówię, dobrze, że mogłam pójść i wytłumaczyć, bo mówię, pokażę im te wszystkie filmy, pokazałam im po drodze, co żeśmy nagrywali i tłumaczę jemu. Całe szczęście, że tu mówią po angielsku w Anglii, więc mu tłumaczę, że... W Gambii mówią po angielsku. W Gambii. I mu pokazałam i tłumaczyłam, że przecież nagrywam całą drogę i po prostu nagrywam drogę, jak jedziemy, po to, żeby zrobić z tego dobry film, jak już wyjedziemy z Afryki. I że w momencie, gdy zobaczyłam ten checkpoint, to odłożyłam telefon, bo najpierw jak się zatrzymaliśmy, to nie wiedziałam, dlaczego się zatrzymaliśmy. No trochę przyznałam głupa, no nie? W takich momentach trochę żałuję, że nie jestem blondynką. Bez urazy dla pań. Ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że można przyznać taką głupią kobietę, nie? No i on to kupił. Bardzo ładnie kupił i on powiedział ok. I mówi do mnie, że to nie jest moja wina. I mówi, ja na ciebie się nie zdenerwowałem, tylko na twojego męża. Ale ja mówię, co? Tak dlaczego się zdenerwowałeś? Bo on był dla mnie niemiły. I on po prostu, jemu się to nie podobało. No, a niedźwiedź był niemiły, bo niedźwiedź się wkurzył na mnie i dlatego tam syknął, ale tak naprawdę on coś tam powiedział do mnie, ten myślał, że powiedział do tego policjanta, no i wyszedł przypał, no ale nic. Potem on zawołał, poczekajcie, bo kolejny checkpoint. Mówi,
ty jesteś, tak mówi, ty jesteś odpowiedzialny za nią, bo to jest kobieta. Jak ona coś źle robi, to jest twoja odpowiedzialność. Mówi, ja mam kobietę, mam żonę i ona pochodzi z innego domu i ja muszę ją sprowadzić do mojego poziomu, tak powiedział. Trzeba żonę sprowadzić do swojego poziomu. Tak więc nie byłam sprowadzona do odpowiedniego poziomu. Tak, generalnie taki wniosek. To miło przyjechać w miejsce, gdzie ktoś na Ciebie czeka. I jeszcze przygotował kolację, słuchajcie. Paweł złowił taką rybę i po prostu przyrządził ją wczoraj dla nas na grillu. Po prostu, wiecie, po tych wszystkich tym stresie, tym jazdą, tyle godzin, tyle dni i w ogóle to było takie wreszcie. Tak więc jesteśmy tutaj, śpimy w tym samym miejscu. To też jest bardzo fajnie, wrócić w to samo miejsce, wiedzieć, w jakie miejsce się jedzie, wiedzieć, że jest się tu, można spokojnie spać, jest bezpiecznie i tak dalej, bo to szukanie tych nowych miejsc, to z jednej strony jest ekscytujące, ale z drugiej strony też jest nieco stresujące, nie będę tutaj ukrywać. Więc naprawdę po prostu wiem, że możemy tutaj odpocząć. A jeśli chodzi o naszą małą Bellę, no to muszę Wam powiedzieć, że ma się tak dobrze. Ojeny, właśnie, uprawiają tutaj harce razem z Tobim, że ma się tak dobrze, że normalnie się zastanawiamy, czy jechać do tego weterynarza. Znaczy, wiecie co, no i tak pojedziemy, bo Tobi musi być zaszczepiony. Ale szczerze powiedziawszy, no widzimy, kurczę, że jest super, no. Wczoraj zrobiła dobrą kupę, no przepraszam, że tak mówię, ale ci, co mają psy, to wiedzą, albo dzieci, nie? Jak się choruje, to potem patrzysz, jakby to jest takie ważne, prawda? I dzisiaj zrobiła, no taką perfekcyjną po prostu, że wiecie, książkową, że tak powiem, książkową. I oczywiście już nie wymiotuje kolejny dzień ani noc, tak więc po prostu widać, że cała ta zastosowana terapia i ta reakcja nasza szybka w odpowiednim momencie, to wszystko było po prostu takie, wiecie, tutaj jeszcze Beata miała właśnie elektrolity, więc wczoraj jej jeszcze podałam wieczorem i dzisiaj rano, bo ona nie pije za dużo, znaczy ona w ogóle generalnie za dużo nie pije. Tak więc na wszelki wypadek podałam jej jeszcze te elektrolity, żeby po prostu ten równowagę zachować w organizmie, prawda, bo może mieć jeszcze jakieś tam deficyty, no i te witaminy i to wszystko i tak mi się wydaje, że po prostu wow. Wielka ulga, no.
Jeny, ile tu naszych jest! Popatrzcie! Normalnie! Wow! O rany, jaka akcja wyszła. No dobra, wszyscy teraz razem pojedziemy. Idziemy zobaczyć taki ośrodek, nie wiem jak to nazwać, cokolwiek to jest, to jak zajedziemy, to będziemy wiedzieli, co to jest. Gdzie oni wszyscy tam mieszkają. I zobaczymy, czy ewentualnie my moglibyśmy tam przycupnąć na chwilę. No, 10 minut. To jest to? No właśnie, tak myślałam, że to jest to. Okej, okay. Tu, tak, parkuj. O ja pierdolę. No, taki fajny kompleks, bo już widzę, że tego... Dobra, poparkujemy tutaj. No właśnie jest basen, chcę zobaczyć, ona mówiła, że jest basen, tylko chcę zobaczyć jaki. Jak jest taki, w którym można pływać, to zostajemy. Normalnie każde pieniądze zapłacę. Jeny basen jest, mogłabym popływać, ale tu ładnie. Ładnie i to już nawet pomijam, że ładnie, po prostu bezpiecznie, zamknięta brama, pieski mogłyby sobie latać. Super. Dzisiaj rano Niedziela. Szybko pojechał i rano już mi dał znać, że miała wysoką temperaturę. Co ty gadasz, to widzisz, to dostała tak z tym psem. Tam... Ale co była, widzisz, bo właśnie nasza dopiero co chorowała. I oni przyjechali tutaj, żeby do lekarza. Do weterynarza, no. Marek ma jakiegoś dobrego weterynarza, to wam poda adres. No. Niedźwiedź tam kończy rozbijać obóz i czekamy na weterynarza, bo tutaj jest taki mobilny weterynarz, który po prostu tu do nas przyjedzie. Nie bój się, jesteś w dobrych rękach. Masz te książeczki? No to dobrze, bo chciał popatrzeć na szczepienia, nie? Jakie ma. Nasz jednak mówi, że trzeba podać kruplówę, więc tutaj zrobimy zaraz gabinet taki. Gabinet polowy. No niestety. Nie jest najgorzej, nie jest tragicznie, ale jest trochę odwodniona. I na pewno dostanie jeszcze jakieś zastrzyki, tak na wszelki wypadek. What's up, dog? You alright? Dobra, muszę ją trzymać. Sorry, eh? For your own good. Oh. You might not like it, but... No, she doesn't like that thing. Of course she doesn't. But she looks quite pretty in it. Yeah, I think I'm going to leave it with you, so you can... Have you got one for her? Yeah. No fajnie, bo on da do żyły, nie? A jak ja robiłam, to ja robię pod skórę, to ono nie jest takie, takie skuteczne, nie? No na pewno i będzie lepiej. Płonie się, ale to nie jest to, co, wiesz, bezpośrednio w żyłę, nie? Ale po prostu grzeczniutki taki. Jak wiesz, nie na kłopcie? No. Grzeczny chłopak, tak, grzeczny chłopak. Tak. Bravo, he's African. Yeah, he's African, you can tell. No nie wiem, jakiś spali mu. Ile to jest mniej więcej? 4800, ile to jest, Paweł? Prawie 75 euro. 85 euro. No, tak liczymy, że 75 euro. I co on wam dał? No wiesz co, no zrobię. Dla Tobiego szczepionki, a jej kroplówkę, zastrzyk. I jakieś tam... No, zastrzyki dwa i kroplówkę. No nie, no było trochę. Długi czarny? Nie. Ale nam się trafił taki fajny ten weterynarz i on tak, wiecie co, zachwycił się tym samochodem. Oczywiście mu zaproponowałam wodę i ten, ale teraz jak skończył, to się spytał tak delikatnie naokoło, wiecie, o jedzenie. I tam wprawdzie jest restauracja, nie? Ale sobie myślę, ja mu dam nasze jedzenie i mam jeszcze ostatni słoik takiego bigosu bezmięsnego, bo tam nie wiadomo, czy on wierzący, czy nie. Bezmięsnego, to zaraz mu tu zrobię z bagietką i coś mu jeszcze tam
coś wyczaruje, no. Na pewno będzie oczarowany. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak widzicie, Bela z uśmiechem na twarzy dzisiaj. I ja też, bo już wygląda na to, że jest dobrze. Naprawdę fajnie wczoraj ten weterynarz to wszystko, co zrobił. Dzisiaj jeszcze jej podałam rano elektrolity i witaminy. I później w ciągu dnia muszę podać jej jeszcze jedną dawkę antybiotyku. I mamy jeszcze dawkę na jutro i to by był koniec. Dzisiaj już się pięknie z Tobim bawiła. Próbowałam to nagrać, ale po prostu tak się rozszaleli, że po prostu za nic w świecie nie szło tego. Ten Tobi jest tam. Chodź, Tobiaszku. Tobi, chodź, chodź. Może podejdzie. Mam tu jakąś małą przynętę, ale nie. Jednak nie. No, co Bela? Idziemy, chodź. Zobaczcie, jak wygląda rower, który był w pokrowcu, a po tej drodze po prostu masakr. I jeszcze jest flak. No bez sensu trochę na takim niejeżdżonym rowerze, to znaczy, że coś nie tak z tą oponą.